Radomska Marga po raz kolejny udowadnia swoją wartość na krajowej scenie submission fightingu. Radomianie w miniony weekend wzięli udział w 17 Mistrzostwach Polski ADCC, które odbyły się w Warszawie. Podopieczni trenera Łukasza Wilskiego przyzwyczaili, że medale serii nie padają ich łupem i nie inaczej było tym razem. To jest bodajże trzeci raz, jak jesteśmy na Mistrzostwach Polski ADCC drugim teamem w Polsce. No i szczerze mówiąc, tutaj radomska ekipa w tym miała naprawdę bardzo duży wkład. Okay? Także jestem bardzo, bardzo zadowolony z chłopaków. Sam trener Łukasz Wilski indywidualnie zdobył złoty medal w kategorii Master 3 zaawansowany do 76 kg. W finałowym pojedynku jego rywalem był Marcin Tobera z klubu Copacabana Kielce. Mój odwieczny rywal, spotkaliśmy się w finale. Akurat tym razem się spotkaliśmy bez gi. Zazwyczaj się spotykamy w gi i różnie bywa. Natomiast no, tym razem udało się odegrać na moim przyjacielu Gonzo, Marcinie Tobera. Serdecznie go pozdrawiam również, bo myślę, że daliśmy dobrą walkę, także no, jestem zadowolony. Osobiście to jest nawet moich osobistych tutaj w tym wypadku wyników. Jeżeli chodzi o swoich podopiecznych, to zdecydowanie największe wrażenie na szkoleniowcu zrobił Alan Wiąg. 16-latek najprawdopodobniej jest najmłodszym, któremu kiedykolwiek w historii zawodów udało się sięgnąć po złoto w kategorii zaawansowanej do 70 kg. Kategoria zaawansowanie, gdzie finał miał powiedzmy z czarnym pasem, któremu no, nie dał tutaj praktycznie żadnych szans, nie dał mu nic tutaj powiedzieć w tej walce, zdominował ją, wygrał, zdobył pierwszy raz w historii polskiego grapplingu, polskiego BJJ, polskiego ADCC. Chłopak, który ma 16 lat, wygrał kategorię zaawansowanie. To naprawdę jest bardzo wielkie osiągnięcie. Na drodze do finału Wiąg okazał się lepszy od czterech rywali. Piątym, ostatnim przeciwnikiem był Adam Kozak z Makako Gold Team, który przegrywając 4-1 musiał uznać wyższość utalentowanego radomianina. Historyczny moment, historyczne waleczki. Tak jak mówi trener, że jeszcze chyba nie ma nikogo w Polsce, kto w wieku 16 lat wygrał kategorię zaawansowanych. Kolejnego dnia zawodów Wiąg rywalizował w kategorii junior. Tam również zdobył złoto, ale swój sukces przypłacił urazem, który wyklucza go z treningu w najbliższym czasie. Po dwóch szybkich kończeniach miałem finał z kolegą z Olsztyna. Po bardzo mocnej walce właśnie doszło do kontuzji w dogrywce. Na razie dokładnie nie wiemy, czekamy, żeby obrzęk zszedł i wtedy będziemy wszystkiego się dowiadywać. Z kolei w kategorii zaawansowanej Open drugie miejsce zajęła eksportowa gwiazda radomskiej Margi, która w ostatnim czasie bryluje na polskiej scenie mieszanych sztuk walki, czyli Piotr Kasprzak. Medale padły także łupem zawodników z mniejszym doświadczeniem na macie. Wszak z dobrej strony zaprezentowały się dwa białe pasy w osobie Pawła Zycha oraz Pawła Sroki. Pierwszy z wymienionych stanął na ostatnim stopniu podium w kategorii początkującej do 76 kg, natomiast Sroka zajął drugie miejsce w początkujących do 83 kg. Zrobili chłopaki niesamowite walki tam po 6, po 7 walk, z czego po 4 dogrywki, bo to są wszystko juniorzy, a startowali tak naprawdę już do kategoria początkującej, to mieli najczęściej do czynienia z 20-paroletnimi młodzieńcami, którzy no, dominowali fizycznie nad nimi, powiedzmy tutaj, ale nie udało im się wygrywać. Naprawdę chłopaki pokazywali niesamowity charakter. Charakter pokazał także Wojciech Klamut, który zdobył srebrny medal w kategorii średnio zaawansowanej Master 1 do 91 kg.